Uwaga! Film będzie pełen spoilerów! Moi drodzy, na starcie wybaczcie za odgłosy kosiarki w tle, ale sąsiad od godziny kosi trawę, kosi. No nie przestaję, że wybaczcie mi, czekałem serio godzinę, żeby nagrać. No i w końcu się zdenerwowałem, siadłem i tutaj mnie teraz widzicie. Także moi drodzy, wybaczcie mi, mam nadzieję, że tobie to nie będzie przeszkadzać. A jak po tytule widzicie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, szczególnie ciebie, w takiej jakby recenzji 5 epizodu The Walking Dead and New Frontier pod tytułem Na Szubienicy albo From the Gallows. Jeśli chodzi o to, to zdania są mega podzielone, dla jednych było cudownie, dla drugich okropnie, ale w tym odcinku przekażę wam moją, w sumie niczym jakby niepopartą opinię. Oczywiście każdy like i sub bardzo mnie widziany, serio dziękuję wam, nawet nie wiecie, bardzo mnie to motywuje i oczywiście dzięki tobie ten kanał się rozwija, dziękuję. A jeśli chodzi o recenzję, ogrywaliśmy ten epizod w środę, dzisiaj też będzie live za w sumie 2 godziny od kiedy to wrzucę, o około 18 z innych wyborów z 5 epizodu. Dzisiaj i jutro będą takie live'y. No i moi drodzy, cały w sumie epizod dla mnie był fajny, serio, epizod był dla mnie mega kozacki, nie licząc końcówki, dlatego że końcówkę strasznie, ale to strasznie zniszczyli. Dlatego że o ile w każdym jakby finałowym epizodzie każdego sezonu był taki zastrzyk emocji, nie grałem jeszcze, powiem wam, że w 2 zakończenia inne. Jak dla mnie, moi drodzy, to kompletnie nie wywarło wrażenie, dlatego że zdziwiłem się, że umarła. Ale dla mnie to wrażenie kompletnie nie wywarło. Na mnie, nie dla mnie, tylko na mnie. Oprócz końcówki, moi drodzy, cały epizod był kozacki, naprawdę. Nie licząc może jeszcze śmierci Ave albo Tripa, takiej kompletnie absurdalnej i bezsensownej, kiedy to za śmigłowca Schwenner się nagle wyłania i po prostu spadają. Nie za śmigłowca, za samochodu, przepraszam. I po prostu Ave albo Trip spada w dół. Jeszcze ten na końcu, jakby ten komentarz Javiego do Ave, że o, umarła heroiczną śmiercią! Przestań kosić! Ha! Najbardziej chyba scenka, która na mnie zrobiła serio mega wrażenie, to scena, w której Javier walczył z Davidem i on go bił, David go bił, a Javier mówił: kocham cię bracie, tak co chwilę. Jedno uderzenie, kocham cię bracie. Drugie uderzenie, kocham cię bracie. Duszenie, kocham cię bracie. To było dla mnie serio, tam teraz mam ciary. To było dla mnie serio mega kozackie. Bardzo, ale to bardzo mi się to podobało. Ogólnie kocham takie scenki, albo atak królestwa na Richmond. Też mi się to naprawdę mega podobało, dlatego że kocham fantasy, kocham takie klimaty. I jak zobaczyłem Jusa w zbroi na koniu, jeszcze jego pomagierów, to było dla mnie coś takiego niezwykłego. Taka w sumie złota strzała w serduszko, chyba wiecie, o co chodzi. Było też naprawdę sporo bugów, na przykład kiedy konie jechały w miejscu, kiedy to zamiast, kiedy grałem pierwszy raz i kiedy ogólnie byłem z Ave'ą, co nie, nagle Trip się pojawia i idzie sobie spokojnym krokiem, jak gdyby nigdy nic, serio, naprawdę te błędy niby nie psują rozgrywki, ale naprawdę kuleją dla oków, dla oka. Też mega wrażenie zrobiła na mnie muzyka, końcowa muzyka, naprawdę. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz dostałem takich ciał słysząc soundtrack z gry. Naprawdę nie mam pojęcia, a kiedy, chyba przy Wiedźminie. A kiedy słyszałem nutkę Grim Ranger, chyba to się nazywa, naprawdę teraz będzie w odcinku, prawda? To było takie wow, taka gęsia skórka od razu. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się to podobało. Jestem ciekawy, jakie będą zakończenia, bo nie oglądałem ich jeszcze. Tutaj widzimy w scenie, że David umrze, co nie, ale nie oglądałem ich jeszcze, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że zakończenia będą naprawdę dobre. W sensie te pozostałe 2 bodajże, bo chyba są 3 ogólnie. Pokazałem 4-3 ogólnie, także mam nadzieję, że będzie dobrze. I w sumie co, na tym moja recenzja chyba się skończy, dlatego że nic więcej do powiedzenia nie mam. Napisz ty mi oczywiście w komentarzu, co ty sądzisz o całej grze, o całym epizodzie 5, jak i o całym New Frontier. I jeszcze jedna sprawa, podobało mi się strasznie to, ta końcówka, że będzie nawiązanie do AJ-a. Ten ship Gabentine się też podobał i podobało mi się Clementine w sumie w nowej kurtce, to też było mega takie fajne. Także moi drodzy, dzięki za uwagę, jeśli ci się podobało, każ like i sub, bardzo mi widziałem, naprawdę dziękuję ślicznie tobie, dlatego że ty budujesz ten kanał, my się widzimy później, także co, myślę, że jutro będzie Q&A, na 100% zaraz posiadam nagrywać, aż dzięki za uwagę, widzimy się później, na razie, że pisz w komentarzu, pisz, także na razie, cześć, pa, no i hejo!